maniacymotocykli.pl. Sprawdź ciekawe prezenty i gadżety dla motocyklistów, najlepsze ceny, błyskawiczna wysyłka. Polecam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak przebiega podróż? Bardzo fajnie. Wyglądasz jak jakiś zabójca. Zorro! Nie, no dobrze, tylko zimno. No zimno, 13 stopni jest. Tu mamy punkt widokowy. Kurde, nie umiem się wysłowić. Punkt widokowy, jeszcze wyjdę, pokażę. Chociaż nie wiem, czy cokolwiek będzie widać, bo to lotnisko jest bardzo oddalone. Ale przyjechaliśmy zobaczyć przyloty, odloty i suma summarum, nic nie ląduje, ani nic nie startuje. Także zajebiście. No, a tam daleko macie lotnisko, pas startowy. A nie widać pewnie. Zimno ci? Troszku. Ale ubrałam bluzę. Ublałaś się? Ubrałam bluzę, więc jest git. Leci! Mega! Battery high. Phone connected. Halo. Halo. Działa. Leci jeszcze jeden, tak? Leci, leci. No coś powoli się zbliża. Idziemy tam na górę? No, możemy. Ale się teraz sztywno czuję jeszcze w tej bluzie. Ale jak teraz żeśmy się, jak ja się przynajmniej ubrałem, to jest mi cieplej. Ciekawe jak ruszymy. No, jest cieplej. No, będzie pizgać, mówię ci. Będzie. No, ale coś za coś. No, a jeszcze jakiś, nie wiem, półtorej miesiąca temu się lało ze mnie, bo było tak gorąco. No, już co lato. Jeszcze zimy nie ma, już co lato. Świeci się ta lampka cały czas? No, cały czas. A, no to git. Na czerwono. Jak włączyłem, to mi nawet powiedziało, że bateria, wysoki poziom naładowania. Fajnie, że to można ładować. Leci. To wygląda, jakby on leciał prosto na mnie. No. Ja bym tak chciała teraz gdzieś polecieć. No. Lądowanie twarde czy miękkie? I się zapytać. Delikatnie chyba było. Jak ja lądowałem ostatnio w Sztokholmie, to tak pierdoliło tą płytę, że myślałem, że normalnie tam, nie wiem, na zawał zejdę. Nie widać już żadnego samolotu. Może wyjedź tu sama, ja się przejdę. Nie no, siadaj. Żebyś ze mną nie manewrował. Siadaj, siadaj, nie pieprz głupot, co ty, dziewczyno. Jak mi się chce siku. O, jeszcze po tych dziurach to już w ogóle mi się chce. Idź gdzieś w jakiś lasek. No, pojedziemy przecież przez lasy, to się gdzieś zatrzymam. Faceci mają fajnie, nie? No. Ja sobie teraz nie wyobrażam wszystkiego ściągać, żeby się wysikać. No nie, to ja tam lekko muszę rozpiąć tylko. No znowu coś leci, patrz. No, leci tam daleko, no. No jednak załapaliśmy się. No. I tu. No w prawo mi pokazuje. A no to może masz inną trasę jakąś. Ale przyjechaliśmy stamtąd. To nie wiem. Ja ogólnie w miarę jestem ubrany, tylko ręce mi zimno. No ja tak, no. Ja mam tak samo. Najbardziej. Ciało jest wszystko git, tylko w ręce. No a ja mam jeszcze pod rękawiczki takie termo. Ale nie wziąłem tego, kurde bele. Ja to jestem mistrzu po prostu, nie? Trzymaj sobie może to w plecaku i będziesz po prostu to wodził ze sobą. No. A co tu jest? Jest siku. Tak. Ty, tu jacyś ludzie mieszkają. Przepraszam, czy się może nie wysika? No, witamy z powrotem. Teraz widzę dużo tych samolotów na niebie. No akurat jak odjeżdżamy. No, ale też zależy w jaką stronę lecą, nie? No. Może tylko po prostu przelotem. Ojejku. Ale ruch. No. Troszkę ruchu jest. I oczywiście wszyscy mają pierwszeństwo przede mną. O. I właśnie nie wiem, czy mnie na tą autostradę nie chcę wpierdzielić teraz. Nie, to jest, widzę. To jest jakaś S1 droga tu. To jest autostrada, czy? Chyba czy, tak. Czy ekspresówka? No, zobaczymy. W sumie jak będę wracał teraz przez te miasta, to nie będzie tak źle, bo pojadę powoli. A ty coś widzisz?
Widzę. Nie masz za ciemno? Troszeczkę jest, ale jest jeszcze, nie jest jeszcze tak ciemno w 100%. Jeszcze jest takie niebo. No i też jak są lampy gdzieś wokoło, to też jest inaczej. Najgorzej jest, jak jedzie się w taki naprawdę już, jak jest ciemno, tak w 100% i jedziesz gdzieś przez las. Aha, dobra, wiem. I teraz w lewo. No, w lewo. No, to ja wiem, jak jechać. To jest autostrada? No, a potem będziemy wbijać tam. S1, A1. No. No i ci przerwałam, przepraszam. No nie, spoko. A o czym to ja mówiłem? O tym, że jak jedziesz lasem... A, no, przez las jest najgorzej, no. A, tu są te wyboje. Kurde. No, dobra. Ale to jeszcze nie jest... Ja wiem, bo ja tu jechałem kiedyś, także lepiej nie jechać tu szybko. Bo tu jest po prostu drama. Tu powinni coś z tym zrobić, bo... A jedynce jest najgorzej. Dla motocyklisty to jest bardzo niebezpieczne. Wiadomo, że są znaki, każdy powinien zwolnić. Tak, ale... Ale i tak, no. No tu jeszcze w sumie chyba nie ma najgorzej. A ta autostrada nie ma jakoś... Bóg wie ile lat. No nie, no ona jest chyba świeża. No. I teraz będziemy wjeżdżać na A1, nie? Chyba tak. No to tutaj będziemy podskakiwać. Ale przynajmniej jest ładnie oświetlona. Teraz to ja się modlę, żeby stąd nie zlecieć. Nie, spoko, to się złap. No trzymam się, ale wiesz, jak mi buba poleci... Nie pojedziemy szybko. Co z tego, jak to jest, że to jest autostrada, jak droga jest taka do dupy. No. 14 km tylko, także spoko. Ogarniemy to. O kurde. Już widzę, jak ten tir podskakuje. Ja tego tira to wyprzedzę może. No dobra, auto jedzie. Zasłaniam ci? Nie, miałem źle ustawione, wiesz? Ja ciebie w ogóle w tym lusterku praktycznie nie widzę. Dobra. Mam déjà vu, bo tędy dzisiaj z pracy, z Częstochowy wracałam. O, byłaś aż w Częstochowie, to daleko. Ale wieje. No. No, jeszcze tak przez 11 km. Dobra, ja sobie tą kierownicę lepiej będę trzymał. Zaczyna się. Bo chciałem sobie jedną ręką jechać, ale lepiej nie. Fajnie tak światła podskakują. Jak na rollercoasterze. No. Nowe doświadczenie. Bo wiesz, autem to co innego niż na motocyklu. No tak, zupełnie inaczej. Zawsze jak masz cztery koła, to jest lepiej. No. Nie wiem, kiedy to się tu kończy, czy to się kończy w ogóle tu. Chyba jeszcze nie, znaku nie było. Ale te hopki? No. Nie wiem w sumie. Chyba jeszcze będzie coś. Ale ja pamiętam, ja tu kiedyś z kolegami jechałem i oni w ogóle się zapomnieli, że tu... Tylko żeśmy od drugiej strony jechali. No. I oni się zapomnieli, że tu taka droga jest. I jechali prawie 200. O kurde. No, ale... Nie wyobrałem sobie tego. Ja jechałem za nimi i widziałem, jak ten motor im lata. Bardzo niebezpiecznie. Nie boisz się? Nie. Halo? Halo? Jestem. Możesz coś opowiedzieć ciekawego o sobie? Co mam opowiedzieć? Nie wiem, cokolwiek. Kurde, no tak ciężko opowiedzieć. Możesz opowiedzieć, jak się zaczęła twoja zajaweczka do motocykli? Zajaweczka do motocykli? No to w sumie przez tatę. Przez tatę? No. Co? Próbował, tata coś tam próbował też na żużlu jeździć. Do takiej zajawki, nie? No. No. Ogólnie tata cały czas na motocyklu jeździł. No. A w sumie też potem triala kupił. No. Moją siostrę to nie przekonało, ale mnie już tak. Ja zawsze tam lubiłam motoryzację, czy to samochody, czy to motocykle. No. A widzisz, kurde, ciebie tata zaraził, a mnie w sumie nikt nie zaraził, bo u mnie w rodzinie nikt nie miał motocykla. I
Ja pamiętam, jako dziecko, zawsze mi się to podobało. Zawsze było to moje największe marzenie chyba. No. Jak już miałem powiedzmy 12-13 lat, to strasznie chciałem kartę motorowerową zrobić i chciałem już mieć taki swój pierwszy pojazd z silnikiem jakimś malutkim. Ale ogólnie nie znałem się jeszcze wtedy za bardzo na tym wszystkim. Nawet nie wiedziałem, że jest coś takiego jak sportowa 50. I jeździłem przez 3 lata skuterkiem. Potem... Fajnie. No, potem zrobiłem na 125, jak miałem 16 lat prawo jazdy. I miałem 225. Potem zrobiłem A2. No tam miałem SV-kę 650. No i 4 lata temu zrobiłem A. I potem tą Cebrę kupiłem. Nie żałujesz? Nie żałuję. No i super. Fajna odskocznia od wszystkiego. Tak, żebyś wiedziała. Brawo. Gdzie? Kurde. No dobra, już teraz. Auto za mną. Ale dobra, czekaj. Nie, teraz cię prowadzi tą dolną drogą. Ale teraz jedziemy... Nie no, tędy też dojedziemy, tylko teraz jedziemy w stronę Kaczo po prostu. Wydłużyło mi o 1,5 km drogę. No. No już zmieniło trasę. No wracając, no jest odskocznia straszna. O. To jest niesamowite, jak wsiadasz na to, zapominasz praktycznie o wszystkim, co złe. No, to prawda. Ja kiedyś próbowałem rozkminić, jak to działa, ale tego nie da się zrozumieć. Ja też się bardzo cieszę, że zdecydowałam się na A2, bo czekać na te A, no. To mi się nie chce. A jeszcze bym miała 3 lata, no w sumie jak robiłam prawko w tamtym roku, no to 4, no to nie chciałam. Dla mnie prawo jazdy kategorii A2 to jest po prostu żałosne, że takie coś zrobili. No. Bo i tak to wielce za bardzo nic nie zmieniło, tak mi się wydaje, bo nawet motocykle, które nie mogą być, legalnie na A2 rejestrowane, i tak je ludzie rejestrują. Praktycznie nikt nie jeździ z tą przepisową mocą, która jest w tym prawku. Zgadza się, jest to tylko w sumie, żeby to tylko na papierze było. Już byś chciał. No i w sumie tyle, no dla mnie to jest, ja też robiłem tą kategorię, bo chciałem mieć jak najszybciej A, no też nie chciałem czekać, no ale jest to skok na kasy moim zdaniem, no i z bezpieczeństwem mało wspólnego to ma. Trzeba potem znowu od nowa robić cały egzamin, to jest totalnie bez sensu. Bo to też argumentowali w taki sposób, że 18-latek może wsiąść od razu na litrowego ścigacza, nie? I no. Że niby dlatego to zrobili, no ale powiedz... Jedź prosto. Powiedz mi teraz, czy na 300 nie da się nie można się zabić? No, na każdym się da. Na 300, na 500 one też wyciągają około 200 km na godzinę. Pewnie. I to jest... Teraz niedawno dziewczyna, 17 lat miała, ginęła na R125. A. Zjechała z drogi, uderzyła w drzewo. Też o tym dosyć głośno było. Nie wiem, jakie tam okoliczności tego były, ale... Nie, no ale dużo jest wymuszania przez samochody, nie? I to jest najgorsze. W prawo. Gdzie w prawo? Tutaj? No. Troszkę inną drogą cię prowadzę. A zdenerwowałem się ostatnio, bo dodałem film na TikToka. No. I zrobił się z niego taki porządny viral, bo w ciągu kilku godzin miałem 1 000 000 wyświetleń. I zaczęli ludzie... tam się ogólnie dyskusja jedna wielka zrobiła, jedni na drugich. No tak zdania były podzielone. Ale TikTok się zaczynał od tego momentu, jak zacząłem wyprzedzać samochody, które stają w korku. Mimo tego, że... Jedź tak, jak ci prowadzi. Dobra. Samochody stały na światłach. Ja to widziałam. Była podwójna ciągła.
No i wiesz, ja miałem możliwość przejechać, bo była normalna, szeroka droga i nie zrobiłem tak jakby żadnego, że tak powiem, nie wiem jak to powiedzieć. Nie stworzyłem żadnego zagrożenia, tak mi się wydaje, tak w mojej ocenie, tak mi się wydaje. No i tak ludzie pisali, że mi powinni prawo jazdy zabrać. Jechałem chyba 15 na godzinę, 10-15 na godzinę. Jechałem powoli, ostrożnie. Miejsca było, no, po prostu bardzo dużo, bo było dosyć szeroko. A i tak się ludzie o to czepiali, drudzy mnie bronili. Jeden komentarz był taki, nawet go przypiąłem na samą górę, bo w sumie to idealnie odwzorowuje tą sytuację. Jeden komentarz był taki, ktoś napisał: skoro ja stoję w korku, to niech on też stoi w korku, mimo że ma możliwość przejechać. Przez was, Polaczki, w tym kraju nigdy nie będzie dobrze. Czy coś takiego. W sumie prawdę napisał. Bo tutaj mentalność ludzi jest taka, że jak ktoś ma źle, to ty nie możesz mieć lepiej. O. No to prawda akurat. Ktoś coś ma, nie wiem, fajny samochód, fajny motocykl, to ci ludzie życzą, żebyś się rozwalił na pierwszym zakręcie. O, ludzi się nie zmieni. Nie wiem, ja to zawsze miałem takie podejście, kurde, ktoś, nie wiem, młody, ma fajny samochód jakiś, drogi albo motocykl, kurde, to spoko, fajnie, nie? Tu na tym skrzyżowaniu jest dużo wypadków. Tutaj? No, niedawno śmiertelny był też na motocyklu właśnie. No, bo te skrzyżowanie takie trochę... Ja tu zwolniłem właśnie, bo nie byłem pewny, czy ktoś mi nie wyjedzie. O, i na przykład taka sytuacja. Nie mogę wyprzedzać? Robię coś źle? No nie wiem, no. Dla mnie to jest, no... Nie no, każdy patrzy inaczej po prostu, nie? No. I ludzie, spoko jest teraz, nie? No, ale też jesteśmy już w mieście, nie? No, to też. Kurde, ale ty będziesz teraz wracał, nie? No, ale też pojadę sobie przez te miasta. Chociaż i tak będę musiał jechać trochę przez lasy. No, ale to już tam pod koniec, dam radę. O kurde, jaki to jest ruch! No. Co tu się dzieje? Może z tego meczu wracają. Już Polska przegrała, to do domu. Nie no, dopiero o 18.30 miało się zacząć. No, to nie, to grają jeszcze. A jechałeś tędy, nie? Chyba tak, no. Ty, a czekaj, to jest mecz... a to nie jest mecz czasem siatkarek? No możliwe, możliwe. Coś słyszałem, że... A tu co? Świąteczne napisy? W Janach święta są przez cały rok. No. Ale paruje mi. Pinlocka nie masz. Wiesz, co to jest pinlock? Nie. No ja mam założone tutaj. To jest taka warstwa, którą zakładasz tutaj na szybę w środku. No. I dzięki temu ci szybka nie paruje. Tak? No, w ogóle nie paruje. To jest taki plastik choćby, który wkładasz do środka, przeźroczysty. Mhm. No, ale jak będziesz kupowała kask, to dostaniesz to w gratisie raczej, bo z reguły, no, to w kaskach jest. No, no, nowy sezon. Będzie nowiutki. Masakra, jak ja widzę te ceny, to mnie głowa boli. Ja tym motocyklem w sumie zrobiłem 15 tysięcy kilometrów. No jakoś tak. No ja zrobiłam ponad 1000 w niecałe 3 miesiące. To w tym sezonie zrobiłem 5,5. Coś takiego. No w tym sezonie nawet dużo jeździłem. O, tu w prawo. Hopka tu będzie. No wiem. Nawet dwie. A ja je sobie ominę. Chyba oślepisz ludzi. Nie. A, tak. Bo tu idzie pan. Ale ma... No i te hopki są strasznie takie... duże. Dupka ci poszła do góry. No,